pozyskane przez prokuraturę i inne organa ścigania zaangażowane w tą sprawę zeznania i pewne dowody wskazują na możliwą wersję, ale nie chcę to przesądzać, związaną z prokurowaniem tego wydarzenia za pieniądze, za określoną kwotę pieniędzy, bodaj 20 tysięcy złotych, która była warunkowana przez określone osoby, by to wydarzenie właśnie przebiegło w określony sposób, oraz drugim elementem, który był związany z zapłaceniem tej sumy, był fakt obecności tam określonej pani, kobiety, która potem wedle ustaleń prokuratury miała okazać się dziennikarką TVN-u. Liczę na dobrą współpracę, jako prokurator generalny liczę na dobrą współpracę prokuratury z kierownictwem telewizji TVN. Nie przesądzam ostatecznej konkluzji tego postępowania.